Po długiej przerwie od testowania samochodów elektrycznych okiem marketingowca minęło już trochę czasu. Dzisiaj natomiast mamy coś specjalnego, gdyż nie mamy zwykłego elektrycznego Mercedesa. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Mercedes AMG EQE 53 4MATIC Plus. No i właśnie, dlaczego on jest takim wyjątkowym samochodem? Gdyż te trzy litery oraz te dwie cyfry na tym samochodzie oznaczają, że dysponuje on mocą 625 koni mechanicznych oraz posiada moment obrotowy wynoszący 950 Nm, które da się odczuć zaraz po naciśnięciu pedału gazu. A co można powiedzieć o jego designie? Samochód ma bardzo aerodynamiczne kształty. Jak dobrze wiemy, Mercedes mocno się skupił w przypadku samochodów elektrycznych na aerodynamice, aby zniwelować opory powietrza. Ale też, patrząc się na ten samochód, nie da się nie zauważyć jego futurystycznego Jedi looku. To auto posiada te wszystkie cechy, które czynią go jakby prosto wyciągniętego z Gwiezdnych Wojen. Aktualnie występują dwa warianty AMG modelu EQE. Prezentowany model 53 oraz wersja 43 AMG, która jest nieco słabsza, która dysponuje mocą 476 koni mechanicznych. No i te smaczki w tym samochodzie, jak 21-calowe aerodynamiczne obręcze, specyficzny grill AMG, który robi na mnie piorunujące wrażenie. Spoiler z tyłu, sportowy dyfuzor, wysuwane klamki. Wyświetlacz Hyperscreen, który w wersji 53 AMG występuje w standardzie. Oraz skrętna tylna oś. A teraz zaprezentuję Wam coś, co totalnie zakochałem się w tym. Jako, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen, kiedy to usłyszałem, poczułem się, jakbym był Anakinem Skywalkerem ścigającym się w wyścigu. Podstawowe informacje oraz dane techniczne mamy już za sobą. No ale właśnie, jak się prowadzi ten samochód? Tego dowiemy się bezpośrednio prowadząc go. Będziemy jechać spod naszego malowniczego wiosennego Krakowa, a naszym punktem docelowym będzie Zalesie, jakieś 70 km stąd. Także co? Nie ma co czekać, jedziemy. Słuchajcie, to nie jest moja pierwsza styczność z modelem EQE. Wcześniej już na naszym kanale przeprowadziłem test zasięgu, tylko że modelu 500 4MATIC, także jeśli będziecie chcieli, to będziecie mieli linkowanie w opisie. Natomiast, jeśli chodzi o prowadzenie, samochód się prowadzi pierwsza klasa. Baterie są położone pod podłogą, także środek ciężkości jest nisko. Dlatego samochód bardzo dobrze się trzyma naprawdę na wierzchni, wręcz odpoczywa się w nim. Ma się wrażenie, jakby się płynęło po tej jezdni, a nie jechało. Jak dobrze wiemy, samochody elektryczne nie mają tak naprawdę biegów. Wszystko robimy na jednym biegu. Także nie mamy żadnego przełożenia. Naprawdę komfortowo mogę jechać. Nic mnie totalnie nie rozprasza, jest po prostu no, super świetne. Tak jak w tym modelu akurat, jest to model AMG. Czuć tą moc, jak się przyciśnie pedał gazu, to praktycznie od razu mamy te 950 Nm momentu obrotowego. To jest piekielnie szybki samochód, uwierzcie mi. Tego się nie da opisać naprawdę, tego przyspieszenia, tych doznań z tego przyspieszenia. To trzeba naprawdę poczuć. Dotarliśmy do miejsca docelowego i nie bez powodu mam aparat, bo spójrzcie na te widoki. Zalesie ma malownicze naprawdę tereny, także porobimy parę zdjęć. A jeśli byście chcieli mieć te zdjęcia u siebie na telefonie, na tapecie, to zachęcam do pobrania tych tapet z naszej strony zasobyauto.pl lub z naszego Instagrama zrobić sobie screena. Także rozpoczynamy kolejny dzień w towarzystwie tego oto pięknego Mercedesa EQE 53 AMG. Na trasie wyścigu górskiego w Libanowej przetestowaliśmy skrętność tego samochodu i uwierzcie mi, perfekto. Sportowa, bezemisyjna jazda, EQE 53 AMG zapewnia te wrażenia. No i słuchajcie, właśnie zdarzyła mi się taka sytuacja, w której auto zwróciło mi aż 2% podczas jazdy z górki. I to wszystko właśnie było na inteligentnej rekuperacji. Także czy AMG potrafi być ekonomiczne i oszczędne? Mamy odpowiedź, że tak. No i ciekawostka. Podczas podróży z Krakowa do Zalesia, no i oczywiście z Zalesia do Krakowa, średnie zużycie energii wyszło nam niższe niż producent pokazuje. Co świadczy, że elektryczne AMG też potrafi być ekonomiczne. Dobiegło końca użytkowanie modelu EQE 53 AMG przeze mnie. Użytkowałem go przez cały weekend i naszła mnie pewna konkluzja. Samochody elektryczne uczą mega nawet te modele AMG tej dbałości o kilometry. Cały czas mamy na uwadze, że jak będziemy jechać wolniej, będziemy używać inteligentnej rekuperacji, to samochód będzie zyskiwał ten zasięg.
pokazało to fajnie na trasie wyścigowej właśnie w Limanowej, że da się zwrócić 2% podczas zjeżdżania z górki, używaniu inteligentnej rekuperacji. Można powiedzieć, że samochody elektryczne są pewnego rodzaju nauczycielem optymalizacji wszystkich naszych parametrów do jazdy, jeśli chodzi o zdobywanie jak największego zasięgu. A jak wygląda kwestia pieniężna, jeśli chodzi o ładowanie tego samochodu? Z kartą Mercedes Me Charge to żaden problem. W przypadku tego modelu naładowanie 50% kosztowałoby nas 82 zł. Jednak pamiętajmy, że w przypadku Mercedes Me Charge trzeba płacić abonament w wysokości 60 zł. Pamiętajcie, że pierwszy rok posiadania tej karty jest za darmo. Więcej informacji na temat Mercedes Me Charge znajdziecie na naszej stronie. Stylistykę zewnętrzną już wiemy, jak wygląda. Z przodu również siedzieliśmy, no ale jak jest z tyłu tego samochodu. A więc tak, jeśli siedziałbym sam ze sobą, czułbym się mega komfortowo. Zobaczcie, ile mam przestrzeni między kolanem a fotelem. Także w piątkę osób bez problemu moglibyśmy podróżować. A teraz zobaczcie, jak ten samochód prezentuje się wieczorem. Podsumowując, czy elektryczne AMG podbiło moje serce? Oczywiście, że tak. Jego moc, jego przyspieszenie oraz systemy inteligentnej rekuperacji to jest coś naprawdę niesamowitego. A przyspieszenie to jest coś, czego nie da się opisać. To naprawdę trzeba poczuć na własnej skórze. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zaobserwowania naszych kanałów social media oraz odwiedzenia naszych salonów. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.